Spotykamy się w murach Politechniki Opolskiej na drugiej konferencji poświęconej mikroorganizmom, pożytecznym mikroorganizmom, które są stosowane w technice rolniczej, w rolnictwie i w technologii żywności również, jak również i dla domu. Jest to pomysł idealny dla wszystkich rolników, małych i dużych. Jest to powrót do natury, powrót do naszego dziedzictwa, do zdrowej ziemi. Przede wszystkim użyźnia glebę, przede wszystkim podnosi całą zawartość, to co w ziemi kiedyś było. Przede wszystkim powoduje, że stan próchniczy się podnosi, czyli ziemia zaczyna żyć, zaczyna być zdrowa. Dlaczego Politechnika w tym wszystkim się znalazła? Dlatego, że kształcimy na kierunku technika rolnicza i leśna, jak również technologia żywności i żywienie człowieka. I powstały już pierwsze prace i dyplomowe, i jest realizowana jedna praca doktorska, która bada wpływ pożytecznych mikroorganizmów i zintegrowanej produkcji na przykład roślin uprawnych typu zboża, ziemniaki, rzepak, buraki cukrowe, jak również i w produkcji zwierzęcej. W chwili obecnej jest 12 produktów, 4 bezpośrednio przeznaczone są dla rolnictwa, 5 w chwili obecnej dla zwierzaczków. Także są to już produkty, które można całkowicie zastosować w gospodarstwie rolnym, w uprawie gleby i w hodowli zwierząt. I są to produkty, które już można powiedzieć, że absolutnie nie testujemy, tylko które są wykorzystywane 7. rok z rzędu. Eliminujemy wszystkie substancje chemiczne, które są wprowadzane do produkcji i obrotu handlowego surowcami rolniczymi, a zastępujemy pożytecznymi mikroorganizmami, które spełniają tą samą rolę, ale pozwalają nam również na obniżenie kosztów produkcji. Tak jak kiedyś ktoś pięknie powiedział, jeżeli będziemy degradować środowisko, to środowisko prędzej czy później wystawi nam rachunek za korzystanie z tego środowiska. Chcemy, aby ten rachunek był jak najmniejszy.